Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Ignacy i moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku z naszych quizów. Jetpunk oczywiście po raz kolejny, dzisiaj trzy quizy przygotowane, więc co, ja jestem w dużej sesji nagraniowej, musiałem tylko poprzedni quiz wrzucić, bo dokładnie nagrywałem to 16 wszystko, więc tak, dzisiaj jest 18, to jeśli jest dziś 18, to wczoraj był odcinek na kanale kolegi Ignacy, więc zapraszam, możecie sobie zobaczyć, jeżeli nie widzieliście jeszcze, więc co, myślę, że możemy lecieć, zobaczymy co z tego wyjdzie. No i tyle. To jest w ogóle przetłumaczony chyba quiz, z tego co widzę. Bez polecany i tak dalej. Stworzył Quizmaster. A, okej, okay, to jest oryginalny. Dobra, w porządku, dobra. To co, lecimy. Stany Zjednoczone od kogo uzyskał niepodległość? Wielka Brytania. Meksyk od kogo uzyskał niepodległość? Hiszpania. Demokratycznie to jest Belgia chyba. Algieria to jest Francja. Brazylia od Portugalii. Indonezja to jest chyba Holandia. Panama. Kolumbia, tam było to Gran Kolumbia, taki się ten kraj nazywał. Sudan Południowy, to w Sudanu. Nigeria. Erytrea. Włoch. Nie, Francja albo Wielka Brytania. Albo no Włoch jeszcze. Etiopia jednak, o proszę. Jamajka, to jest Wielka Brytania też. Norwegia od Szwecji w tym 1905 roku, bo one były wtedy w Unii. Bangladesz. Indie. Pakistan, od Pakistanu się odłączył Bangladesz. Grecja w 1822. Imperium Osmańskie. Timor Wschodni, to chyba od Indonezji, nie? Mongolia w 1911 roku. Singapur. Malezja, okej. Okay. Chorwacja, Jugosławia. Estonia. Islandia w 1944. Od Danii. Samoa. Okej, okay, Nowa Zelandia, nie wiedziałem. Papua Nowa Gwinea. Też Australia. Tak. Filipiny. USA. Argentyna to będzie... Tam, ta-da-dam. Musimy założyć konto, żeby dostać poziom, ale tak, udało nam się setkę tu skręcić, więc fajnie. To taki trochę mój konik, jeżeli chodzi o 98% tylko osób, miało 100%. To taki trochę konik akurat, kolonializm to tak. To w ogóle jakieś, nie wiem czy wam opowiadałem, jak w liceum pisałem na maturę z historii, nie maturę, olimpiadę z historii. Jeden z etapów miałem coś takiego, że pisałem... takie opracowanie duże. Ja pisałem na temat kolonializmu brytyjskiego akurat wtedy. I jakby bardziej takiego jest tego strategicznego ujęcia, to znaczy dlaczego pewne punkty były kolonizowane, jak to się rozwijało i tak dalej, więc tam kolonializm jest mi bliski mojemu sercu, jeżeli nie może nie jako idea, ale tematyka, o może tak. Dobra, dalej, to jest bardzo fajny quiz, od Stewart go stworzył, to też jest chyba w ogóle polecany, to jest chyba oryginalny, on jest przetłumaczony. To dostałem w dużej paczce quizów, też na fanpage'u, więc w ogóle podsyłajcie, jak macie ochotę, to jestem bardzo, bardzo wdzięczny. I teraz tak, no jak to działa? Jest tak, czy umiem wymienić wszystkie 45 krajów Europy w przypadkowej kolejności? Dostajemy taki pierdek, więc jak klikamy F5, to wyskakuje nam coś takiego. Więc teraz zrobimy, dzisiaj możemy zrobić 4 kliknięcia, więc raz, dwa, trzy, cztery. Chyba Bośnia i Hercegowina. Spróbujemy. Bośnia, Islandia, Macedonia, Kosowo, to jest Austria. Daj tym łatwiej. To jest San Marino, Malta, Watykan. Tak, o to jest San Marino. Włochy. Chorwacja, jak ten mem, nie? Bośnia, can I have access to the sea? Croatia, no. To jest Słowenia. To jest Słowacja.
To jest Monako? Albo Andorra? Mhm. To jest Serbia. To jest Mołdawia. To jest Grecja. Węgry. Białoruś. Dania. Łotwa. Estonia. Francja. Belgia. Luksemburg. Czarnogóra. Rosja. Ukraina. Finlandia. Norwegia. Fajny, fajny quizik. Czechy. Hiszpania. Albania. Polska. Wielka Brytania. Monako. Irlandia. Dobra. Szwajcaria. Rumunia. Nie. Bułgaria. Szwecja. Liechtenstein. Malta. Litwa. Macedonia. Portugalia. Niemcy mi zostały jeszcze. I Rumunia. Alia, Rumunia, Niemcy i... Ciekawe, czy działa. Chodźcie, sprawdzimy. Niderlandy już działają. Zajebiście, czwarty poziom osiągnęliśmy. Nie wiem, co to oznacza, ale cool. 100% udało nam się. Wow, jaki mam w ogóle dzisiaj dzień konia, nie? Losowe państwa europejskie. Nawet. Bardzo fajnie. W ogóle zagrajcie ten quizik, jest strasznie fajna wkrętka. Zwłaszcza początek jest trudny. Potem idzie już dużo prościej, ale początek jest trudny. I ostatni na dzisiaj to jest państwa I wojny światowej. I to są wymień państwa, które utraciły przynajmniej 1000 żołnierzy podczas I wojny światowej. Tu będzie trochę krajów ochotniczych, więc zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Ale no, duże kraje powinniśmy wymienić, więc lecimy. Niemcy. Ciekawe, czy mogę pisać tak. Mogę. Wielka Brytania. Rosja. Rosja zawsze traci najwięcej. Francja pewnie straci dużo. Austria. Austro-Węgry po prostu są wpisane. Nie, Polska tu nie będzie wbita. Belgia. Włochy. Kto pomiędzy Włochami a Wielką Brytanią by był? A! Turcja będzie? Nie, Imperium Osmańskie. Okej. Okay. Portugalia walczyła na pewno. Kanada walczyła, Australia, ciekawe, Brazylia wysłała swoich ochotników, USA, 450 tysięcy, skąd zginęło, ciekawe jak oni to wliczają, to jaki kraj, będę musiał zobaczyć, Włochy, co tam jeszcze by się biło, na pierwszej wojnie się tutaj, liczy się? Nie, też nie, Japonia walczyła, na pewno, 400, Indie? Myślmy, jakie kraje mogły jeszcze... Meksyk? Nie, no Meksyk nie wysyłał chyba swoich żołnierzy. A, dobra, Serbia straciła bardzo dużo ludzi. To i pewnie Rumunia, bo się biła. To i pewnie Bułgaria, bo się biła na Bałkanach. I czy to by były wszystkie kraje? Grecja się biła na pewno, bo tam był też jedna linia frontu w Grecji. Macedonia? Czy to nie był jeszcze wtedy kraj? Chyba nie był wtedy jeszcze kraj. Co tam się jeszcze mogłoby bić? Trochę są inne te kraje, takie jak Chiny? Nie, Chiny się nie biły. 18 tysięcy ludzi. To chyba żołnierzy. Żołnierzy, nie ludzi. Ludzi to mogło być dużo więcej. Te wszystkie Szwecje, Norwegie się chyba nie biły, nie? Ale wpiszmy, sprawdźmy. Meksyk na przykład, czy walczył? Nie, no, takie kraje chyba nie walczyły. No z Commonwealthu wpisaliśmy. A, Nowa Zelandia może jeszcze. Nie wiem, czy oni wysyłali żołnierzy. Wysyłali. No Anzac cały, nie? Czyli lądowanie tam w... Co by jeszcze mogło stracić wtedy ludzi? Żołnierzy to jest. RPA? Mhm. Myślę, czy są jeszcze kraje z Commonwealthu, tak to nazwijmy, które by walczyły. Dwa mi jeszcze brakuje. Chorwacji nie było wtedy. Węgry, Rumunia.
Ona się potem biła już, to za późno. Polski nie wliczamy tutaj. Dania się nie biła. Szwajcaria się nie biła. Hiszpania się biła może? Nie. Portugalia były, pisałem chyba. Portugalia dała ochotników. To Irlandia nie wysyłała ochotników. USA, Kanada, Meksyk, Brazylię wpisywałem, nie było nic. Znaczy, Indie mi naprawdę pasują, bo to są te regimenty indyjskie. Nie, to nie był kraj wtedy samodzielny. Persja się nie biła wtedy, czy jeszcze to była Persja? Nie, tam nie było wtedy już Persji. Tam już były kolonie wtedy. Nie, to też nie był kraj wtedy samodzielny. No nie wiem, to już pewnie byli jacyś ochotnicy czy coś, ale może o czymś zapomniałem. Czarnogóra? No, Czarnogóra nie była chyba wtedy samodzielnym krajem. No a Funlandia. Muszę kiedyś historię tej nowej Funlandii obczaić, jak to jest, że ona była niepodległym krajem. Wtedy już kilka razy to miałem. Czarnogóra była krajem w czasie I wojny światowej? Historia. No weszła w SHS po wojnie, w pierwszej stronie brała udział. Była krajem wówczas. Królestwo Serbii, Królestwo Czarnogóry. Jak nic. No to ja gamon jestem. No to się przynajmniej czegoś dowiedziałem. O, to już za dużo idziemy, za daleko. No to co, na dzisiaj będzie to chyba wszystko, więc co? Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Ja bym Ignacy, byście wy, a to moi drodzy, były nasze quizy. Zachęcam do wysyłania, my widzimy się w przyszłym tygodniu. Cześć.